Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls 3. Moi drodzy, skończyliśmy w tym, po tej batalii z tym mrocznym duchem sobie w tym odcinku, w tym miejscu. Tu mogę wam oczywiście pokazać, ale no, chyba wiecie o co chodzi. Dark Souls 3, nie? Nie można otworzyć z tej strony, no, kurwa, wcale nie dziwi. Tam jest jeszcze, kurwa, ta jaszczurka w ogóle. Moglibyśmy ją sobie postarać się sprzątnąć, ale ona pewnie zaraz nam tutaj ucieknie, jak będziemy chcieli się dostać do niej tak. No właśnie, już jej kurwa nie ma. Ja w ogóle nie wiem, jak mi się kojarzy, wiecie, że ta jaszczurka, ona była zbugowana, nie? Tutaj. Że ona się tu pojawia, a później ona znika. No kurde, nie jestem przekonany do końca. Dobra, nie będę przedłużał. Słuchajcie, nie ruszamy teraz dalej prosto, ponieważ tak jak wspomniałem wam wcześniej, jest bardzo dużo ukrytych ścieżek. Może nie ukrytych w sensie takich, wiecie, no, ale chociaż też sporo jest. Iluzoryczne ściany, jakieś skrzynie, jakieś takie rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że respią się nam wrogowie. Zobaczcie, to jest to, co widzieliśmy poprzednim razem, czyli on teraz powinien otworzyć te drzwi i ich wypuścić. Ciekawe, czy to zrobi. Tak, zobaczcie. Te psy teraz ruszą pozabijać tych nieszczęśników. A my się możemy spokojnie zająć tym gościem. Ja sobie ich teraz zabiję. Nie zabiję, tylko zamknę sobie drzwi. Elegancko. Pozbędziemy się tych dwóch. Byśmy mogli w spokoju sobie już... Ty kurwa. Kurwa, i po co ja to zrobiłem? Po co się odsłoniłem? A, nieważne. Wróciłem do tego miejsca, ponieważ gdyż... Widzicie, nawet w Soulsach nawet nie możemy wejść na coś takiego, nie? Nie ma wskoku z wyż i to był taki, kurde, duża zmiana w Elden Ring, z tego co kojarzę. Ruszamy, musimy przejść wszystkie te pomieszczenia na nowo, pokonać tych wrogów, bo jest jeszcze jedna ścieżka, którą chcę wam pokazać koniecznie. To oczywiście ten skurwielek mały się tutaj czai, ale czy my nie możemy sobie... Tracimy sporo życia, jeśli tu, kurde, skoczymy. O kurwa! Zobaczcie, widzicie? Przegapiłem to wtedy. To jest właśnie to, że jak jest wąsko, to blokuje nam się broń o... chodzi w interakcję z otoczeniem, nie? To jest takie nawet spoko, realistycznie zrobione. Proszek naprawczy. Dobra. Proszek naprawczy nas troszkę słabo interesuje. O kurwa, dobrze. Nie, teraz oczywiście nie będę ich wybijał wszystkich na nowo. Bo to nie o to w tym chodzi, w tym momencie. Wiedziałem, że on się teraz pojawi. Właśnie, oni mają jakieś takie, kurwa, strzałki. Czy jak to tam nazwać, jak w Etiopii, nie wiem. Gdzie to tam tego używają? Jacyś, kurwa, Indianie. Coś w tym stylu. Dobra, pozbądźmy się ich, bo... Jak powiedziałem, wydaje mi się, że... jest troszkę jakby podrasowana ta inteligencja po jakichś tak paczach, które wyszły. Że oni po prostu... dłużej podążają za nami teraz, nie? Ci wrogowie. Może tu jeszcze... Właśnie, był jeden skurwiel. Chodź tu, śmieciu. Także ruszamy sobie teraz w to miejsce. Pomijam sobie tych wrogów, którzy są tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Chyba nie. Już ich raz zabiliśmy. I zobaczcie, poszliśmy sobie wtedy tam. Zaczęliśmy eksplorować. Dobra, no tych musimy wybić, wiadomo. Backstab, piękny, zobaczcie. W naszym podrasowanym mieczu już to idzie na raz. Puścimy sobie tam przez ten budynek i w tamtą stronę. A tu jest jeszcze ten most. Tu jest jeszcze ten most, moi drodzy. I tu jest jeszcze ciekawie. Chodź tu. Tu się będzie teraz bardzo dużo działo w tej lokacji ogólnie. Nie skończymy jej tak szybko. Dobra, to wiem, że ktoś się tu jeszcze... No właśnie, kurwa, czaił. Tymi widłami. Cholerne wieśniaki.
Chodź. Jednak tarcza 100% obrażeń, moi drodzy. Ochłanianie 100% obrażeń to jest to. To jest właśnie dokładnie to. Wiem, że tutaj... Tak, mamy skarb. Bardzo często trzeba uważać na moment, w którym podnosimy skarb, bo jest to... No widzicie, tam już jest kurwa skarb na dachu, czyli muszę wam podpowiedzieć, że musimy się tam jakoś dostać. Warto, jak sobie wyjdziemy, zawsze się obejrzeć tutaj do tyłu, czy nic nam nie spadło, kurwa, na plecy. No właśnie, mówiłem, że oni mają te wielkie miecze. Może w tym momencie nie jest to Claymore, ale wiem, że w którejś lokacji będą chyba będą wyposażeni właśnie w te Claymory, nie? No to jest, jeśli ktoś ma rozwiniętą obsługę tym mieczem, tak, do siła i tak dalej, no to robi wrażenie. To jest niemożliwe, tu jeszcze jakiś mały skurwiel będzie, nie? Otwieramy sobie jakiś skrócik w tym momencie. Okrągła tarcza. Nie, jesteś tu. Kurwa, śmieciuchu. Ale ja też mam czym rzucać. Tylko, że muszę wejść wyżej. Kurwa, macie, to wysoko jest, nie? Później tam będzie jeszcze okazja się dostać na górę, oczywiście. Ale chcę już się go pozbyć. Tu się rzucając, jesteśmy odsłonieni. Dobra, mamy to. Dobrze, że nie ma żadnego dropa teraz z niego, bo po prostu by nas to zwyczajnie wkurwiało. Zobaczcie. Czy jest jakaś informacja? Przed tobą ognisko. Proszę bardzo. Kolejne ognisko. Dużo tych ognisk. I to jest ścieżka, jeśli nie podążymy tam na dół, to dotrzemy do tej lokacji pobocznej, która jest tutaj z tą wieżą, której się... Znaczy, to jest ta sama, to należy dalej do tej wioski. To jest taka jakby prawa strona tej lokacji. Jeśli poszlibyśmy od tamtego ogniska, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku i zaczynaliśmy w tym, doszlibyśmy górą jakby do tego. Zresztą ja wam wszystko będę pokazywał. Tam też będzie boss, ale bossa chcę sobie zrobić dosyć późno, bo chciałbym naprawdę wszystko sobie tu fajnie wyeksplorować. No tu jest masakra, co tu się dzieje. Zobaczcie to. Kurwa, zresztą. Dobra, nie będę wam spoilerował. Tu jest mega. Mało tego. Jeśli pójdziemy sobie tu, możemy się teraz jeszcze dodatkowo wrócić. Pokażę wam jeszcze jedną ścieżkę. Naprawdę można tutaj się pogubić. To jest trochę ukryta ścieżka. I dzięki chyba właśnie przejściu przez tą ścieżkę możemy się dostać na te dachy tu. Ja bym chciał zrobić to teraz. Zobaczcie. Mam informację. Przed tobą strzelec. Bardzo fajnie. A, polubimy. Okej. Okay. Też warto już sobie trzymać tarczę. Teraz zobaczcie, tu jest jedna ścieżka, tu jest dołem następna ścieżka. To jest masakra. Byliśmy szybszy. Szybsi, ty śmieciu. Dobra. Sprzątnijmy tego jego mościa. Zresztą my go tak chyba nie damy rady sprzątnąć. To będzie dostać się tu na górę. Kurwa, właśnie. Jak się łatwo dałem złapać łapkę. Ja was kurwa zaraz sprzątnę. Bo mam nadzieję, że zrobię to zanim mnie zabiją tymi strzałkami. Dobra, pijemy stusa. Nie! A nie, dobra, tu jest wejście, już myślałem, że... O, tam jest ten, którego zabiliśmy dopiero z dołu, nie? Dobra, rozejrzyjmy się po tych dachach. Mogą być tu fajnie ukryte skarby. Wszelkiej maści i rodzaju, zobaczcie. Możemy sobie teraz poskakać wszędzie na te balkony. Bomba zapalająca. Ci po prostu nazywamy to skarby, nie? Ale wy się nie spodziewajcie, że tu będzie... Ohoho, nie wiadomo co. To tak łatwo nie jest, moi drodzy. To miejsce nie opłaca się zeskakiwać, bo tu dopiero byliśmy. Dobra, wracamy na górę. Kurwa, nie fikołkuj mi tu. Tu jest jakiś skarb kolejny. Tam jeszcze możemy wejść na dach. No tu kurwa, podejrzanie wygląda to.
Tarcza z deski. Oczywiście mamy przeciwnika. Nie no, no dobra, wypiłem w sumie tego Jezusa niepotrzebnie, ale... Skurwiel, widzicie? Jeszcze jakimś śmierdzącym gównem nas obrzuca. Tak, srają w tych klatkach pod siebie. Jednak polecam użyć... Wiecie co? Ja chyba zjebałem coś w tym momencie. Ale jestem wkurwiony. Zapomniałem o jednej rzeczy. Ja pierdolę. I to jest właśnie to, słuchajcie. To jest właśnie Dark Souls 3. Ja nie wiem, czy to nie był NPC. Gdzie go zaatakowaliśmy. Go zaatakowaliśmy, ale widzicie, że on w ogóle nas nie atakował. I to, kurwa macie, i tu właśnie teraz tego raczej nie damy rady sobie wczytać. Gdzie? Możemy tylko wyjść z gry. Nie ma wczytania. Nie ma nic. Nie ma nic, moi drodzy. Wiem, że opcja jedna wczytania jakiegokolwiek jest, jak się odpala grę na samym początku. Tylko nie wiem, w którym miejscu. Kurwa, raczej się to nie uda. No, w Dark Souls 3 nie da się nic wczytać. Wiecie co? Sprawdźmy. Ja tylko to szybko sprawdzę, zrobię małe cięcie i widzimy się już za chwilkę. Kompletnie wypadło mi to z głowy. O, szkoda. No niestety, słuchajcie, nie udało się. Zresztą, czego ja się spodziewałem. Czytało po prostu oczywiście w tym miejscu. Bardzo szkoda. Zakręciłem się. A powiem wam szczerze, że grając wcześniej w Dark Souls 3 zrobiłem ten sam błąd. Znaczy błąd, no... Jeśli zabijamy takich potworów na całej mapie i nagle jest tu kurwa taka klatka, to po prostu walimy ją na łeb, nie? A to był jeden z NPC. Ech, cholera, szkoda, zły jestem naprawdę, teraz nie da rady już tego wczytać, trudno. Poprzednim razem też tego nie zrobiłem, dlatego... Kurwa, no... Jakbyśmy z nim porozmawiali, prawdopodobnie... Słuchajcie, on by nam powiedział, zaraz wam powiem dokładnie o czym. On tylko coś pokaże. Widzicie, tutaj prawdopodobnie, jeśli się rozpędzimy i zrobimy duży skok, jesteśmy w stanie wskoczyć tu na tą półkę. I tu chodzi jeden z takich pojebańców, jak dopiero mieliśmy tam do czynienia z tą piłą w ręku, ale ma na plecach klatkę. Jeśli się zaczaimy z tyłu, to prawdopodobnie można wejść do tej klatki, nie? I on nas wtedy zaniesie w jakieś miejsce, gdzie możemy dołączyć do... kolejnego z, no, do jakiegoś przymierza, tak? Tak samo jak takiego przymierza, jak mamy tu, czyli należymy teraz do Drogi Błękitu. Nie wiem, czy to właśnie nie jest przymierze kopiących kurhany. Ja bym do nich i tak jakoś, kurczę, nie chciał tam przynależeć, bo jeśli będziemy do nich należeć, to inne misje trochę nam nie pójdą tak, jakbym chciał, nie? No, ale to... To oczywiście, jeśli należymy do jednego przymierza, to drudzy są NPC, do nas będą trochę... źle nastawieni i tak dalej, no ale... O, ten gość sam właśnie poszedł. Z tą klatką na plecach. Gość wiodący od domu. Kurwa, no zły jestem, nie? Szkoda, bardzo szkoda. Trudno, wybaczcie mi, moi drodzy. A widzicie zresztą sami, jak to wygląda. Że nie idzie tu wszystkiego tak ogarnąć i zapamiętać. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem, jeśli ktoś zamierza sobie... Tu nic nie ma? Aha, nie, właśnie. Bo to jest miejsce... gdzie możemy później wrócić sobie. Dobra, spróbujmy tam wskoczyć teraz. Tak czy tak. Właśnie, udało się. Widzicie? Udało się. Tu jest kurwa gdzieś ten gość z tą klatką. On sobie tu wędruje. Mam nadzieję, że nas tu nie wyczai teraz. Ale pewnie tak będzie i pewnie zginiemy kurwa do tego. Nie, zobaczcie. Udało się! Udało się, słuchajcie, mimo tego, że zabiłem... Ja pierdolę, zajebiście! Nigdy tego wcześniej jeszcze nie zrobiłem, ej. Ej, powiedzcie, czy ta gra jest normalna, nie? Jak moglibyście sami wpaść na coś takiego? To jest losowy... To jest czysta losowość, nie? Że akurat zbliżyliście się tak blisko, normalnie widzicie go,
czajcie się za nim i od razu go atakujecie, nie? I gdzie my teraz wylądujemy, szczerze? Nie mam pojęcia, nie? Aha. Pierdolił nas do jakiegoś doła, tak? No to pięknie. Co tu chodzi? Ja wiem, gdzie my jesteśmy. Poznaję tą lokację. Tam jest jakiś przeciwnik, czy to jest gość, który mam pogadać? Widzicie? Zapamiętajcie tą lokację. Już niedługo będziemy w niej ponownie, jak będziemy walczyć z bossem, bądź kończyć walkę z bossem, tak to powiem. Ej, fajnie, kurwa, udało się. Zobaczymy, kto to jest. Czy to jest wróg, czy to jest przyjaciel? Aha, czyli to jest... Tak, i to jest ołtarz właśnie przed nami. I tu możemy składać te kajdany z kręgosłupa, jeśli będziemy zabijać takich, no, różnych najeźdźców i tak dalej. Będziemy też zdobywać różne z nich rzeczy, tak? Kajdany z kręgosłupa i tak dalej. I wiele różnych będę o tym oczywiście mówił. I tu składamy je w ofierze. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Rozmawiaj. What's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Rzeczy same wybierzmy sobie. Yes, yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Rozmawiaj. Beware. The shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Widzicie? Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad. Muszę myśleć jeszcze nie dziś. Take my advice. Use this bone and leave this place. Tak, i dał nam teraz... This pit is for hollows and for the occasional. You've better things to do, I'd hope. A on się teraz już będzie powtarzał. This pit is for hollows. You've better... No właśnie, i teraz dostaliśmy przymierze. Tarcza Boga Wojny. I tu jest ołtarz. Módl się przy ołtarzu ofiarnym. Składamy te... kajdany w ofierze. Dobra, robota to są oczywiście znaki po użyciu, znaczy nie po użyciu, tylko po pokonaniu bossa. Dobra, użyjmy sobie teraz, przeczytajmy sobie w ogóle te przymierze. Kopiące kurhany, pokaż informacje. Zniekształcone kajdany z kręgosłupa, odkryte przez szaleńca. Mają wyryty w sobie dziwny symbol, dowód na istnienie boskich kajdan. Ciekawe, fajnie zrobione graficznie. Wyposaż się w nie, by zadeklarować przynależność do przymierza kopiących kurhany. Jego członkowie pragną tylko powiększać kurhany? Aha, czyli zabijać pewnie, nie? Stając się szalonymi duchami bez względu na to, czy zostają przyzwani w celu kooperacji, czy też jako najeźdźcy. Aha, czyli możemy być przyzywani jako najeźdźca, jako po prostu jako... taki wspólnik też trochę. No ciekawe, ciekawe, ale muszę sobie zgłębić trochę informacje na ten temat, bo nie wiem, czy wydaje mi się, że dołączając do przymierza kopiących właśnie kurhany spierdzielimy sobie trochę inne questy. Dobra, nieważne, będziemy to robić. Ważne, że się to udało. Dobra. Kapliczka Zjednoczenia, ognisko ostatniego spoczynku. Może Kapliczka Zjednoczenia, moi drodzy, na chwilkę. Szkoda, jakbyśmy mieli stracić gdzieś nasze duszyczki. Jak już musimy się cofnąć, to już cofnijmy się do właśnie do tej kaplicy. Polewelujemy sobie trochę. W ogóle ile mamy szczątków tytanitu? 4, a potrzebujemy chyba 6, tak? Dobra. Dobra. Nowy poziom. Wiecie co? Ja bym sobie... To jest dostrojenie, czyli nasza magia. Na pewno będziemy musieli to też iść trochę. Bo później będę chciał jednak używać, będziemy mogli używać czarów takich uleczających jakby, nie? Będziemy mogli za pomocą czaru uleczyć się dwa razy, nie korzystając ze stusa. To jest bardzo fajne. Wigor, siła, no wiadomo, w siłę będziemy pakować max.
Ale chciałbym sobie troszkę pójść w szczęście, żebyśmy mieli szansę może na jakieś fajniejsze dropy. Dobra, ale idziemy sobie troszkę od razu, żeby to później nie było. A, mam jeszcze duszyczki. Skonsumujmy je sobie. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się tu zrobić. Dobra, gdzie są te duszyczki? Ej, nazbierało się tego! Użyj wybrane, zobaczcie, aż 6 sztuk. Dużo z tego nie będzie, ale... Dobra, i 300, nie? Dobra, kolejne. W ogóle bardzo polecam wam grę i wszystkim, którzy są troszkę zmęczeni bardzo liniowymi grami, które dzisiaj są praktycznie wszystkie zrobione tak samo, nie? No jednak Soulsy i w ogóle From Software tutaj dbają o poziom, jest to naprawdę fajne. I w ogóle, jeśli ktoś lubi taki trochę mroczniejszy klimat, to zachęcam tak samo jak do subskrybowania mojego kanału, oczywiście. Nie zapomnijcie o tym, mordy. Dostrojenie, może sobie damy jeszcze... A, dajmy sobie w to szczęście jeszcze trochę, dlaczego nie? Dobra. Więcej tu już, moi drodzy, nie zdziałamy. Czy my nie mamy w ogóle przypadkiem jeszcze jednej butelki Estusa do zrobienia? Tak, mi się coś wydaje. Idziemy do kowala, zaraz to sprawdzimy. A, no to już pójdziemy sobie od razu do niego. Dobra, jak już tu wróciliśmy, to już zróbmy to. Wzmocnij butelkę Estusa. Oczywiście, będziemy mieli 7 buteleczek. Pięknie. Idziemy do niego, powiemy mu, że Loreta niestety nie żyje. Daj kość Lorety. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Ja też nie jestem zaskoczony, że ona nie żyje. Just relief, really. You can keep the ring as well. Dobra. Goodbye. No i on teraz po prostu zostawił nam ten pierścień. To było szczęście, a tu przed tobą nadzieja. Okej. Dał nam ten pierścień w ramach podzięki, także w ogóle się pofatygowaliśmy. Dobra, podróżujemy ponownie do osady nieumarłych. Mamy tam jeszcze sporo roboty, moi drodzy. Ale cieszę się, że udało mi się, kurczę, zrobić to. Ja nie wiem właśnie, czy ten NPC, który był tam w klatce, nie jestem pewny, naprawdę, ale wydaje mi się, że on po prostu wspomni o tym, że możemy zrobić ten numer taki z tą klatką, nie? Dropko z niego, bomba zapalająca. Dobra, zamknijmy te drzwi z powrotem. I ruszamy ponownie. O kurwa, co zrobiłem? Ten się wrócił. Patrzcie, jaki wyskoczek ładny nam tutaj wyszedł, nie? Nie będzie jeszcze jednego? Nie, dobra. Nie ma co się ociągać, tylko trzeba zbiegać. Tu jest pewno tych kurwa dziadów, ale to... Sobie teraz tu możemy ich załatwić. O kurwa, on się nie przeliczył zaraz. Kolejny z nami nie idzie, dobra. Ruszamy od razu na ten most. Powrotem, a jeszcze... Nie, ten nie. A, ktoś tam zginął po drodze, dostałem duszę. Za darmo, bardzo fajnie. Tu jest ten kurwa piromanta. A tu już nie mamy po co iść, tam już są skarby wyzbierane. Zrobione jest to, co... miało być. Zostawimy sobie wiadomość. Uważaj na prawo. Orientacja na prawo. Bardzo fajnie. Tam coś widzę, dropło z niego.
tu jeszcze jeden chyba był, nie? A ta kurwa jego czapka, no na pewno będę ją nosił. A dwóch! Aha, to jeszcze oprócz tego jest dwóch. Ale ich teraz pięknie wyprzedziliśmy. Co z niego? Rękawice. Na pewno będę w tych kurwa szmatach chodził, nie? Dobra, nieważne. Ruszamy. A no właśnie, teraz częściej dropi, no bo już. Ale wjechaliśmy teraz z niego. Się wjeżdża. Dobra, tu będzie ten kurwa na tym dachu. O, no i zajebiście, zobaczcie, zeskoczył do nas. Będziemy mieli przynajmniej tego problemu, że będzie do nas walił tymi strzałkami. Dobra, świetnie. Co mamy tu za informację? To było ognisko. Aha, to już czytaliśmy. W ogóle włączę sobie teraz bomby, dlatego że... Ile mamy tych bomb? 12, słuchajcie, się nazbierało. Tam jest pełno przeciwników i oni będą za chwilę do nas... Właśnie. Rzucać. A tu jest pełno płonących beczek, dlatego ja wolę jakby wysadzić je, kurwa, najpierw samemu. Cholera. O kurwa, zobaczcie teraz to. Zobaczcie to. Kurwa, jakiś pojeb z garkiem, z jakimiś kurwa flakami w środku, nie? Nie no, trzeba spierdalać stąd. Masakra. Jaki wyskok! Kurwa, jeszcze powtórzył! Nie! Zaraz będzie po nas, no! Jak będziemy mieli szczęście, to kurwa spadnie stąd. Albo my spadniemy. Chodź. Ciągnę go trochę tutaj. Przynajmniej nie będziemy narażeni na te ataki. Nie! Udało się, wow. Wiedziałem, kurwa, że powtórzy. A jednak dałem się. Ach, udało się, dobra. Dropnie coś z niego? Ten garnek może, kurwa, będziemy go nosić na głowie. Nic z niego nie dropło. Co za świństwo. Potwarz i kalunia normalnie. Dobra. To jest na pewno jakiś kolejny psychol, nie? Dobra. Tamtą ścieżkę na razie sobie pominiemy, bo dotrzemy do niej z jakby, nie wiem jak to powiedzieć, z innej strony może, nie? Chociaż, dobra, zaraz zobaczymy. Najpierw tutaj rozejrzymy się trochę. Nie, słuchajcie, pójdziemy tam na dół. Bo może uda nam się dostać na te dachy. Co mamy tu za wiadomość? Próbuj lewo. No ja wiem, że właśnie trzeba tutaj iść, bo tam jest... są ukryte rzeczy. Zobaczcie w ogóle, zaraz wam pokażę... Jaki to jest numer, nie? Skąd kurwa jest wiadomość na tym drzewie? Nie wiem, prawda, jak ci ludzie to robią. Tu jest na pewno jakaś zasadzka. 100%. Już słyszę. No właśnie. Widzicie, jak skurwiel wisiał na klifie? Mały jeden, wredny. Wiem, że tutaj się można jakoś dostać. Bo jak tu się szło dostać, nie? Na te dachy. Jak ja tu wchodziłem? Dobra, zaraz zobaczymy. Wiem, że tu jest jeszcze skarb. O kurwa. Kurwa, fajnie było, jakby się udało ich też obrzucać tymi bombami, nie? Ale to będzie, kurwa, ciężkie. Udało się. Jak ja bym się ich pozbył, to by było piękne, nie? Ach, nie zaznaczyłem sobie go. Dobra. No tam słyszę wiedźmę, nie? Gdzieś. Słyszę tej... Kurwa, modły. Co za wiadomość? Przed tobą... Co? Pierścień. Uuu, nieźle.
Jeszcze ty, kurwa, zostałaś. Dorzucimy tam? Pewnie, że dorzucimy. No i dobra, mamy tych piromantów z głowy. Przynajmniej pierścień, okej. Znaczy trzeba tego sprzątnąć i tutaj mamy pierścień. Szponiasty pierścień ognia, moi drodzy. Już oczywiście patrzymy, co to jest za pierścień. Leczy... wzmacnia ataki ogniem, leczy... lecz zmniejsza absorbację obrażeń. My na razie ogniem nie atakujemy, więc... pierścień jest dla nas w tym momencie bezsensowny całkowicie. Jeszcze do tego zmniejszy nam absorbację innych obrażeń, więc... no kurwa, trochę bez sensu. Jak ja się dostawałem tam na górę? Nie pamiętam, kurde, no. Wiem, że to nie jest z tego miejsca. Wiem, że tam po tych dachach jakoś trzeba się dostać, tylko że... kurwa, nie pamiętam, jak dostawałem się na te dachy, nie? To jest właśnie to. Najciekawsze. Tym wszystkim. To jest nie ma żadnej drabiny nigdzie. Jeszcze spróbuję raz. Tu nigdzie nie wejdziemy. Wyglądało, kurwa, iluzoryczna ściana, ale niestety nią nie jest. Dobra. Nie będziemy teraz się tym zajmować. Szkoda czasu. Moi drodzy. Może po tym drzewie też trzeba, kurwa, skoczyć jakoś. Ale to nam nic nie da. No, to by nic nie dało, to by nic nie dało, jak to mówił Udzian. Nawet jak w kulach bym był drugi. Nie, nie, to... jakby jak w kulach pierwszy, to też nic by nie dał. Nie. Dobra, tutaj co mamy? Okej, tu już wiem, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, teraz musimy się wrócić, fajnie. Czy nie wiem, czy fajnie, ale... nie będziemy ganiać, tylko użyjemy sobie kości. Mamy ich sporo, także... ognisko ostatniego spoczynku. Przeniesiemy się tam. Tak. Teraz z tego ogniska przenosimy się do innego. Czyli tu walący się most. Bardzo zachęcające, żeby z niego skorzystać w ogóle, nie? To jest też ciekawe. Dobra, musimy pokonać, tak, musimy pokonać tego psychola jeszcze raz, ale wiecie co? Pokażę wam fajne, jeszcze tego wam nie pokazywałem. Użyjemy sobie teraz tego. Damy sobie to tutaj, zamiast bomb. To jest bardzo fajne. Będziemy sporo tego znajdować na mapce. Patrzcie, jaki fajny efekt. Nakładamy na miecz, teraz ognisty. Wow, ale nam fajnie siadł szybki atak. Tylko, że to jest zawiniątko, czyli zobaczcie, już ten efekt minął. Jak jest napisane ta żywica, to ona trwa dłużej, bo to jest zawiniątko z żywicą. Ten efekt trwa dłużej w tej żywicy. I teraz tak, moi drodzy, stawiam tu wiadomość, uważaj z prawej. Zobaczycie teraz, co tu się, kurwa, będzie działo, nie? Szablony. Uważaj na... dobra, no, niech będzie orientacja. Prawo. Piszemy na dole. No i teraz tak. Zobaczcie, ile tu jest, kurwa, włóczni. Patrzcie się to. Z tamtej, kurwa, wieży. Z tamtej. O, leci. Wali olbrzym tymi włóczniami. Nieważne do kogo, czy do nas, czy do przeciwników, ale można się z nim dogadać. Naprawdę. Można z nim przybić sztamę. Można z nim naprawdę przybić sztamę. Patrzcie, ile skarbów. I teraz tu proponuję wyciągnąć ich i uciekać. Bo o nich sam wystrzela. Chodźcie wy, kurwy. Pięknie. My duszę oczywiście i tak zgarniemy.
Chodźcie tutaj. Dobra, teraz spierdalamy i to szybko, zbierając wszystko. Ach, kurwa. Nie! A pierdolę. To jest tragedia. U nas teraz nie sięgnie, ale zawsze się zastanawiam, czy po prostu nie czyścić tutaj tych skarbów, jak już się dogadamy z tym olbrzymem. No ale... Przed tobą skrót. Zajebiście, no. Tylko, że... Nas dosięgnie? Tu nie. Tu jest pułapka oczywiście, zobaczcie, już czekają. No, z góry zadałby nam duże obrażenia. O kurwa. Dobra. Zbieramy sobie skarb. Zobaczcie. Niebieska szata kapłana. Dostaliśmy cały set kapłana. No, oczywiście ja go nie będę używał. A no, tak to wygląda. To jest taki, możemy sobie tam... Zresztą mogę wam w sumie pokazać opis. Dlaczego nie? No ale... Niebieska szata kapłana, strój przemienionego w nieumarłego kapłana. Trudno z czymś pomylić jaskrawy błękitny, błękit tej szaty. Podobno tym podróżnym klerykom powierzono ważne zadanie. Na plecach nosili duże osłony, mające zapobiec ich przemianie w rozsiewające mrok plugastwa. No tak, no. Także, jeśli ktoś gra właśnie pod czary, trochę pod piromantę, no to wiadomo, będzie to lepsze. I teraz tak, przed tobą węgiel i to jest bardzo fajna rzecz. Popioły grabarza. I to jest zajebista rzecz. Już wam pokazuję w ogóle, gdzie one teraz nam tutaj, patrzcie, tu są. Popiół kapliczki przygotuje nowe przedmioty. Pokaż informację o przedmiocie. Cienisty popiół mieszkańca osady nieumarłych, który utrzymywał się z grzebania ciał. Piękny opis. Opiekunka kapliczki przygotuje z niego nowe przedmioty. Bardzo fajne. Czyli te popioły możemy oddać tej kobiecie i ona będzie miała wtedy za jakiś czas nowy ekwipunek. Także bardzo fajnie. Dobra, ruszamy dalej. Moi drodzy. Tam już widać, jest jakiś skarb. No tam są jeszcze, kurwa, skarby. Uciekamy. Bo usłyszałem, że kurwa jednak nas dorwał. Ech. Ja pierdolę. Mało tego. O kurwa, już to. A nie! Ja pierdolę. Zaraz tu zginiemy. O, zobaczcie, widzicie, jak świecimy się teraz na niebiesko, to znaczy, że chyba ten pierścień działa, który mamy założony. Musimy wypić dwa estusy z tego pierdolonego olbrzyma. Słuchajcie, ja resztę tych skarbów wybieram, jak już będzie sztama z olbrzymem. Teraz patrzcie się na tego, tu jest jeszcze ten pojeb, nie? Dobra. Dajemy się tu na górę, my tu nie jesteśmy jeszcze tak do końca bezpieczni. No właśnie. A tu musimy się rozpędzić teraz. Ach! Zapomniałem. Jednak w dupie, żeby wskoczyć tam na ten... na tą półkę. Bo tu jest skarb do zebrania. A, wielka kosa. O! Dobrze i niedobrze, nie wiem. Dobra, tu już jesteśmy teraz bezpieczni. Otwieramy sobie to przejście.
przed tobą wielkie, spętane klątwami drzewo. Informacja jest z tej strony, dlatego jakbyśmy sobie wykorzystali tamtą ścieżkę, bo właśnie tam przed chwilką byliśmy, skakaliśmy tam właśnie po tych dachach. Tam wchodziliśmy sobie do tej klatki, do tego gościa na plecy, więc jesteśmy teraz dokładnie w tym miejscu. Jeszcze tylko tutaj skarb. Da, zabieramy ten skarb. Żar, bardzo zajebiście. Mamy trzech przeciwników i tego pojebańca z tym młotem. O, kurwa, silny czar jest naprawdę zajebisty, jeśli uda się go po prostu wykonać, tak? Atak, przepraszam, nie czar. Pięknie. No, idzie mi coraz lepiej, nabieram wprawy już w solsach znowu. Słuchajcie, przed nami jest kolejny kawał eksploracji. Tam po lewej stronie, tam się na początku udamy w przyszłego odcinka, bo będziemy już sobie powoli kończyć. Ja myślę sobie, że przeniosę się do ogniska, odnowię sobie buteleczki i spotkamy się w przyszłym odcinku już w tym miejscu, żeby po prostu nie przechodzić na nowo tych wszystkich wrogów z wami, także spotkamy się już tam i to niebawem. Tu jeszcze tylko pokażę dokładnie, jakbyście nie wiedzieli, co jest 5, w którym jesteśmy miejscu. Jesteśmy w tym miejscu. Tam na górze zabiliśmy tych piromantów, tu próbowaliśmy się dostać na górę, także to jest właśnie to, co mi się kurwa strasznie podoba w Soulsach. Te lokacje są bardzo poukrywane, są skomplikowane niektóre naprawdę, ale na końcu i tak trafiamy w to samo miejsce, ponieważ wszystkie prowadzą tam, gdzie prowadzić powinny, że się tak wyrażę, tak? Także nie jest tak, że my się gdzieś zgubimy i gdzieś do jakiejś lokacji całkowicie nie będziemy mogli wrócić, także jest to naprawdę coś zajebistego. Jeszcze tylko pokażę wam jedną rzecz i kończymy, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Co to jest w ogóle za wiadomość? W tych wnętrznościach czeka piec transpondycyjny. No i to jest bardzo ważna rzecz, o której wam powiem, ale to już w następnym odcinku. Zobaczcie. To jest boss. I z bossem przyjdzie nam niedługo walczyć ten kurwa wielki, zgniły drzewiec, który tam siedzi śmierdzący. To boss. Strasznie drogie? Tym bardziej teraz skok. Co to za wiadomość? No nieważne. Także taki oto boss nas będzie czekał. Już wam go przyspoilerowałem troszkę. Moi drodzy, dziękuję za wspólne oglądanie. Łapki w górę, jeśli odcinek się wam podobał. Napiszcie w komentarzach, jak sobie kurczę radzę w tych Soulsach, tak? Jeśli coś przegapiłem, oczywiście piszcie w komentarzach. Chętnie się wrócę, chętnie zbadam jakąś ominiętą ścieżkę. Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!